Siema, siema, tym razem healer wjeżdża na rejony. Zobaczymy. Weakness target control. Jeżeli chodzi o mocną stronę, to mam shieldy i area control. Także zobaczmy, co ta postać ma. Autoataczki. Oj, roślinki jakieś się respią. Prawym roślinka. Tu mamy ruta. Pod spacją shielda. Pod erką. A, pod erką dużo roślinek. A tu gdzie jest w takim razie jakiś heal? Ja nie widzę heali żadnych na tej postaci. Empowered reset the cooldown. Czyli jak nabiję full many, to mi zrestuje cooldowny. Aria daje root i regeneruje energię. Kolipacz to postać nie ma żadnego skoku, nie? I to jest tarcza. Aha, i to mi daje empowera. Czyli restuje mi cooldown. Na przykład na Q. Dobra, zobaczymy. Dobra, jesteśmy w gierce, bierzemy sobie standardowo potki na początek. Pyk. I co, idziemy czyścić mopki. Jakieś roślinki tu można zbierać? Roślinek nie zbierałem, one pewnie są potrzebne do craftingu jakiegoś. Oho. Tu jest jakiś kurde minibosik, a tam słyszę gracza. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam iść, bo ja nie mam żadnych itemów. Jak będziemy jakieś itemy, no to lipane. Nie wiem, czy te minionki mogą tankować, ale chyba nie. Ty, ale te roślinki nawet biją coś tam. Oj. Niedobrze, niedobrze. Kurde, nie zostawił mnie. Dobra, chyba mnie goś zostawił. On miał pierwszy level i nie miał itemów, także on był do porobienia. Tylko no, mam dwa mopki na sobie, nie? To jest troszkę niefortunne. Ja bym wolał sobie iść najpierw. Polutować jakieś, chociaż patrz, są jakieś bitki. A on się wywala. Paru tam udałem. Dobra, nie zlutował mnie. Rucik. Czemu tak mało damage dostaje? Czemu on ruta nie dostał? Kurde, i te mopki na mnie się rzuciły. Ja, to błot jakiś jest chyba. No coś za słabo gra. Żeby to był gracz. Mamy roślinki. Gdzie on jest? Dobra, padł. Padł ziomeczek. Ty, ale te roślinki fajne są. Dobra. Potka. No to na stówę był jakiś bot. Co? Quest item. Okej, tego i to ma pierwszy raz widzę.
Tych się nie da zlutować. A ten gościu gdzieś tutaj padł, nie? Ta. Ale chyba raczej nie miał żadnych itemów. Ta. Czyli miał. Dobra, tego mopka sobie tutaj zabijemy. Bo tam jest worek do zlutowania i może tu coś ciekawego będzie. Płotka. O, płotka zawsze spoko. I tu chyba jeszcze ktoś też padł. Lol. Się chyba dwa boty biły? Chyba, że bot zabił gracza, to wątpię. To możliwe. To normalnie płotki. To użyjemy sobie płotkę do pula, żeby mieć. Dobra, i tu postać chyba robi pod AD. No bo się, nie wiem z czego biją te roślinki. Ale wolno idzie czyszczenie tą postacią bez itemów. Dużo wolniej niż łucznikiem. Dobra, czekaj, gdzie mam iść? Tu i tu po ten tepek. Dobra, padł. Dwie roślinki. Czy zacząć używać tego? Tych skilli, jak jestem empowered i mi restytuje cooldowny. To może być giga OP. A ja z tego nie korzystam. Dobra, i tu mamy heala plus dwie skrzyneczki. Mamy heala. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Rękawiczka na hapeki. Nie wiem, ta postać to mi się pod tanka robi, nie? Wszystko na hapeki. A tutaj? O, dobra, coś tam na basic ataki. Armorek. Idziemy w prawo i pójdziemy sobie tu w lewo, tu będzie tepek. Niedaleko. Sobie to otworzymy. Jakiś mobek. Nie no, jak mam tyle roślinek. Te mobki giga szybko spadają. Kurde, jakiegoś gracza chyba tam słyszałem. Gdzieś po prawej. Ale ja bym chciał sobie te mopki tu wyczyścić. Dlatego, że to są fajne skrzynki i mogą być itemki. Itemki by mi się przydały. Ta skrzynka i ta tutaj. Ability Haste. Nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że jakiś rest cooldownów. Jest CD-ki. No a jeszcze musiałem dostać tego hita, nie? Jest item. Fajnie by było to wynieść. O, rękawiczki pod ability power. Z czego biją moje roślinki? Physical damage. Czyli tą postać trzeba robić pod physicala. Ja niestety nic z physicala nie dostałem. A jest tu chłop. Oj. Niedobrze. Pa, auta taczkami go robimy. Gościa. Dobra, roślinkę mu tutaj.
Jak on moje ruty omija. Jomek. No. Dobra, mamy go. Tylko czy miał jakieś itemki? Uuu, miał, miał kolega. Dobra, robimy postać pod AD. To, to. Buciki, butów nie miałem żadnych. To wymienimy. Brojka. No i te wszystkie materiały, nie? Chyba tyle. Zobaczymy się. O kurde, trzeba portalu szukać. Zapomniałem o tym. Ajajaj. Chyba do tego portalu bym poszedł. Daje mi się najbliżej. Możliwe, że będzie wyczyszczone w miarę. No bo jednak nie będzie wyczyszczone. Dawaj, 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 bo czasu nie ma. Dawaj, haste połuszona. Lecimy. Dobra, jest portal. Udało się. Póki co, to nie udało się wyjść tylko łucznikiem. Ta postać wydaje mi się, że może być spoko, jak ma się... się złoży full seta pod AD. Albo trochę AD, trochę tank. Żeby wytrzymać trochę jak... roślinki będą biły. Co tu mamy? Czyli co? Tak by nie dostaje kolejnego damage'u i spawnuje roślinkę. No pytanie też, jak ciekawe będą te pasywki na tej postaci, nie? I co mam z tym zrobić, z tym quest itemem? Alchemy Lab. Ten PC to sprzedać? Nie. Nie wiem, po co to jest. Może później będzie jakiś challenge na to albo coś. Nie mam pojęcia. Dobra, póki co tyle. I zostaje nam ostatnia postać.